Stylistka paznokci kontra paznokciowe TikToki. Zaczynamy! Znowu manikir brazylijski. No i widzicie od boku, jak te pazury źle wyglądają. Jak macie płytkę naturalną i ją właśnie tak zwęzicie, to tu od boku wyglądają jak takie szponki, nie? Takie krótkie szpice. Łe, nie lubię manikiru brazylijskiego. Ciapranie to jest dla mnie jak pieron. Łe. Efekt nie najgorszy, ale nie wiem. Nic mnie chyba nie przekona do tego manikiru brazylijskiego. Łe. Dla mnie to jest ciapranie i bolesne. Sam widok boli. Newset. Nie wiem, o co chodzi. Normalne pazy. Dobra, że gruby, wolny brzeg bardzo. Nie kumam. Po co mnie... Normalny TikTok laska pokazuje pazury i co? Po co mnie oznaczać? Nie rozumiem. I don't understand. No, nie do końca dobrze wykonane. Unitas nuevas. Pazurki nowe. Ten pochłaniacz. Ale tam jest brudno. Fuj. Ten pędzel. No dobra, no wiecie co, zdobienia nie są złe, ale też nie dziwię się, że te dziewczyny tak robią paznokcie, no bo po prostu szkoleniowca dobrego w Hiszpanii znaleźć jest ciężko. One są tak uczone, no i co zrobimy, no? Syf na stanowisku i syf na paznokciach. W komentarzach wszyscy się zachwycają, no. Inne mamy standardy po prostu piękna paznokciowego na świecie i w Polsce. Poczekajcie sekundę. Jak wam się podoba taka przemiana, po więcej kontentu? No okej. Poczekajcie sekundę. Czy ktoś mi wytłumaczy, jak to stało się tym, a później tym? Podniesienie grzbietów, a teraz no. Nagle tym? No, typowa odnowa. Już nie uzupełnienie, bo to by było... Nie robilibyśmy tylu dodatkowych czynności. Typowa odnowa w salonie stylizacji paznokci. I zastanawiam się, dlaczego stylistki paznokci uznają tylko uzupełnienia, a nie robią odnów, czyli podnoszenie grzbietów, pogłębienie tunelu, podniesienie krawędzi dolnych też. Zastanówcie się nad tym, kochane stylistki paznokci, dlaczego to jest takie szokujące dla niektórych osób, a nie powinno być. Powinno być normalnym standardem w każdym salonie stylizacji paznokci, moim zdaniem oczywiście. Ja, co za typiara! Pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się, że laska zabrała mi paznokcie spod frezarki, bo powiedziała, że ona sobie nie życzy. Przez chwilę to się zastanawiałam. Pędzelek bezpośrednio na skórę, ojoj, nie. To lepiej chyba na patyczek nałożyć jednorazowy i dopiero. Albo na o. A nie mam tutaj podstawkę taką. O, albo wyciągasz frez z pakietu, to na pakiet sobie trochę nałóż i dopiero stąd i na skórę. Nie, bezpośrednio na skórę, nie. I zastanawiam się tylko, dlaczego tutaj ten frez został zmieniony na pilnik. Aha, dobra, bo ktoś nie pracuje. Są jeszcze stylistki paznokci, które nie pracują. Już wam tutaj go zaprezentuję. Nośnikiem z opaskami ściernymi i wolą hechłować pilnikiem. Ale no okej, no to jest wybór każdej stylistki, jak sobie chce pracować. Byleby był ten sam efekt, znaczy dobry efekt. Chciałam dalej zrobić, ale spoko. Wyciągnęłam płyn zmiękczający skórki od Moise i nałożyłam to na skórę. Ja w ogóle nie rozumiem zamysłu keratolityku z pędzelkiem. Nie rozumiem. Powinna być pipeta. Łatwiej gdzieś tam zakroplić sobie. To mnie dziwi, bo to nie powinno dotykać skóry, nie? No. Tak jak tutaj. Następnie odczekałam chwilę, przetarłam wodą, odepchnęłam skórki, usunęłam nabłonki i pozostałości wycięłam nożyczkami. Dawno nie byłam w takim stresie, bo ja tak naprawdę nie wiedziałam, czego mogę się po tej dziewczynie spodziewać. Po wycięciu skórek wzięłam dehydrator też od Moise, także całkiem spoko mi tutaj wszystko przygotował. No i później zrobiłam sobie wcierkę z bazy pod żel. Na koniec nałożyłam jej mój ulubiony top, który się w ogóle nie rysuje. A, niech stracę. A ta typiara to moja przyjaciółka. Buziaki. No, ogólnie ładna praca, nie? Kilka rzeczy bym zmieniła, typu dotykanie skóry produktem, który będzie dotykał kolejną skórę i kolejną. Ale ogólnie ładne były, princeski. Prawie było jakiś odcinek nagrywany i jeszcze nie wyrzuciła mnie. Ale to chyba były 3, nie? Raz, dwa. Czy 3? Wow! Ale modelka się dobra trafiła. Wszystko mimika, prezentacja, no, mistrzostwa. Jocie kręcę, ale to było roboty dużo, nie? Kurde, było warto. Ostatnio widziałam, że laski kładą takie podkłady na filtr i powiem wam, że jest to mega ułatwienie. No przede wszystkim bo nie trzeba czysto czyścić, nie? Potem tych filtrów. No jest troszeczkę więcej tych śmieci, nie? No bo jednak te wkłady to też jest śmieć, ale no nie trzeba tak często filtra pewnie czyścić, a czyszczenie filtra to nie jest takie hop siup, musisz go wyciągnąć, podkurzać tam wszystko w środku dokładnie i to trochę trwa. No, spoko, nie? Spoko trik, chyba. Pani tyle pracuje, ciężko znaleźć wolny termin. Tak, pani dziś u mnie jest 10. klientką. Ja bym już oszalała. Spoko, wszystko w porządku. A, tam nikogo nie ma. Jezus, no, powiem wam. Jak już widzicie, stylistki, że już naprawdę macie full grafik, a non-stop ktoś jeszcze nowy chce, nie wciskajcie na siłę. Zatrudnijcie sobie kogoś albo podwyższcie ceny. Tych klientów będzie tyle samo, a przynajmniej więcej sobie zarobicie. A jak to komuś nie będzie cena podobała, to na jego miejsce będzie 10 innych klientów nowych. Bo to jest naprawdę, ja to przeżyłam. Ja to przeżyłam i to nie jest zdrowe. Ani fizycznie, ani psychicznie. Tak za dużo klientek. W sensie, może nie za dużo klientek, ale za dużo godzin w salonie. W tym sensie, że 8 godzin i do domu. Nie bez powodu ktoś wymyślił te 8 godzin. Bo ja już, dobra, tak przy 10 godzinie jeszcze dawałam radę, ale już po 11, 12, 14, 16 to już po prostu... Oh. Zrobisz może wzór Hello Kitty i... kołkiet? Co to jest? Dobra. Na pewno tutaj ten pierwszy moduł, który jest w każdym kursie moim online, pierwszy moduł to przygotowanie płytki, no to tutaj trzeba jeszcze popracować, bo jest nieczysto, jest skóra cała pofalowana, poszarpana i kiedy będziesz nakładać bazę albo każdy inny kolejny produkt emulsyjny, no to będziesz zalewać skórki koleżanką, więc tu na pewno przygotowanie płytki troszkę leży. Nie polecam wam używania galaretki do robienia szkieletu, bo właśnie są takie góry i doliny, poszarpane nierówności i dłużej się to robi, więc używajcie po prostu do szkieletu produktów, które się poziomują, o na przykład tutaj Cool Gel Basic albo tutaj jeszcze mamy Cover Daily, on będzie idealny, troszeczkę jest ciemniejszy niż ten tutaj. Myślę, że to będzie dobra opcja. Szybciej i nie ma tyle problemów później przy budowaniu. Tutaj zdecydowanie ta galaretka słabo się popoziomuje albo jej za mało nałożyłaś. I powiem wam tak, takie galaretki zostawcie sobie jak robicie fręcze konstrukcyjne, żeby jajeczko wybudować ładnie i potem je opiłować, ale do budowania wybierajcie galaretki, które oczywiście nie zalewają skórek, ale takie, które się pięknie poziomują. Bardzo polecam i czekam na kolejne kolory Klauda, ten jest akurat mleczny, pięknie się poziomuje i przynajmniej nie będziemy mieć takich gór i dolin, bo później to piłujemy, tę wklęsłość chcemy spiłować i przez to przepiłowujemy paznokieć i będzie za cienki. Przypuszczam, że tutaj w strefie stresu jest za mało produktu, bo wszystko tak jakby opadło, trochę na dół za bardzo. Zobacz jak masz, tu jest płytka paznokciowa naturalna, to jest opuszka. Wszystko tak jakby opadło za bardzo w dół. Ja bym to dźwignęła. Ja bym to po prostu troszeczkę podniosła tu i tu troszeczkę wyżej, żeby tu w strefie stresu było tyle, ile trzeba produktu. Bo tak jakby cała budowa ciśnie na dół. Ciśnie na dół. I nie wybudowałaś dobrze krawędzi tutaj dolnych w strefie stresu. Będą pęknięcia. Chyba, że jeszcze to tam dożelujesz. Dziurki są. No i te wgłębienia zostały, nie dopiłowałaś ich, jest pofalowana powierzchnia. Z tego da się wyjść, wystarczy przejechać na przykład bazą hybrydową po całości, to te wypuklenia troszkę się, albo całkowicie się tak jakby, no znikną. Nie jest praca zła jak na osobę początkującą, zwłaszcza kiedy pomyślimy sobie o serii co chciałam, a co dostałam, jakie tam kwiatki wychodzą, a właściwie kulfony w tej serii, no to tutaj trzeba przyznać, że jest całkiem przyzwoicie. O, można zejść spokojnie z grubości, jeszcze od grzbietu może piłując. No, i one są jakoś te krzywe C, jakieś takie, tak idą troszkę za bardzo w podkowę, zamiast iść w totalnie tunel, to tak trochę bardziej im do podkowy. Zamiast iść w tunel, to idą w podkowy, o, rozumiesz? Jezus, co to za kółko? Proszę tutaj wrócić, o. Zamiast iść totalnie w połowę kółka, to ty tak jakby odwrotnie, niech jest to kółko. Tunel powinien ogólnie wyglądać tak, widzisz? A ty go troszeczkę zrobiłaś niżej, przez co one się zawijają, te krzywe C, za bardzo. Bo jest za nisko krawędź dolna. Tak, ja przed chwilą to rozrysowałam, że mogły te krawędzie dolne zostać mocniej wypiłowane. No i wolny brzeg jest zdecydowanie za gruby, tutaj można z tego też zejść, jeżeli chodzi o grubość. Tylko są tak, za nisko są te krawędzie dolne. Przemyśl sobie wypiłowanie ich ładnie na równo. Tutaj też jest za nisko. Tu jest tam, przyzwoicie, ta jest za nisko. Ta jest za nisko, dużo za nisko. Symetria, jeszcze raz symetria. Jeżeli nie wiecie, co to symetria, to polecam się doszkolić.